Jest z nami Adrian Kurek po wygranej finałowej walce nad Dawidem Harasem. 21 sekund ci to zajęło. Spodziewałeś się tego? No nie w ten sposób, bo myślałem, że znaczy trenowałem jako do każdego zawodnika. No każdego zawodnika nie wolno lekceważyć, no bo to normalne, to jest MMA i to strzały znikąd wchodzą, czyli jest to spodziewane. Ale czy 21 sekund to szybko, to ja myślałem to szybciej zakończyć i w inny sposób, no ale jak tak wyszło, no to trudno. Zakończyłeś się uderzeniami w parterze. Powiedz mi, co się stało, bo twój przeciwnik potem miał bandażowany łokieć. Ani tam nie było próby dźwigni na rękę. Co to się stało? Kojarzysz? No nie wiem, to może od kolana, bo tam parę kolan było i to może od kolana dostał. Albo przy upadku. No nie wiem, ciężko mi też jestem zdziwiony, ciężko mi jest powiedzieć, bo nic takiego nie było, żeby coś na łokieć. Dawid się legitymuje w tej chwili dorobkiem 0-8, może to nie jest imponująca rzecz, ale tak jak mówisz, do każdego zawodnika trzeba podchodzić z szacunkiem. Wiem, że ty miałeś kontuzję, ostatnio nie mogłeś wystąpić na jednej z gal, teraz kontuzja zaleczona. Czy możemy się ciebie spodziewać gdzieś jeszcze w najbliższym czasie? No myślę, że gdzieś jeszcze wystąpię. No. Dzisiaj walczymy w Radomiu, ale mimo to rzesza fanów, których tu masz, chyba przyjechała z Dęblina, bo to słychać dookoła. No jest Dęblin, Radom i Pionki. Akurat tak wyszło, że w Radomiu studiowałem. Pionki, no to tam akurat trenera, też ludzi trochę pracujących jest. No i myślę, że stąd się tych kibiców trochę nabrało. No więc mi pozostaje tylko życzyć, gratulować wygranej i możesz dołączyć do przyjaciół. Dziękuję bardzo. Okej, dzięki. No.